Wyobraź sobie, że masz 15 lat i znudziło ci się granie w grę. Zamiast tego, aby zabić czas, postanawiasz poświęcić trochę uwagi swojemu staremu hobby – tropieniu zaginionych miast Majów. Słyszałeś, że niektóre starożytne cywilizacje podobno budowały całe miasta w oparciu o konstelacje, więc postanawiasz sprawdzić, czy było to też prawdą w przypadku Majów. Znajdujesz książkę zawierającą wszystkie konstelacje, w których istnienie wierzyła ta cywilizacja. Otwierasz stare, dobre Google Maps i zaznaczasz każde starożytne miasto Majów odkryte do tej pory. Zauważasz, że te informacje faktycznie się zgadzają. I rzeczywiście, starożytne miasta Majów odpowiadają najjaśniejszym i największym gwiazdom konstelacji Majów. Okej, robi się interesująco. Udaje ci się nanieść na mapę ponad 100 starożytnych miast, gdy nagle zauważasz coś dziwnego. Na półwyspie Yucatan w Meksyku znajduje się obszar, na którym archeolodzy odkryli dwa miasta Majów, ale na mapie konstelacji znajdują się trzy gwiazdy. Czy jest szansa, że w pobliżu znajduje się dawno zaginione miasto czekające na odkrycie? Uwaga, ta historia jest prawdziwa. Przydarzyła się kanadyjskiemu nastolatkowi Williamowi Gadowry. Chłopiec słynie jako geniusz naukowy i zdobył nawet nagrodę za teorię konstelacji, którą właśnie przedstawiliśmy. Kiedy zauważył, że w 23. konstelacji, którą badał, brakuje trzeciego miasta, zaczął przeszukiwać internet w poszukiwaniu zdjęć satelitarnych, które mogłyby pomóc mu rozwiązać tę zagadkę. Przyjrzał się zdjęciom z NASA, JAXA, japońskiej firmy satelitarnej, i Google Earth. Obrazy te były wciąż niewystarczające, aby odpowiedzieć na jego pytania, więc skontaktował się ze znajomym z kanadyjskiej agencji kosmicznej. Ten dostarczył mu najnowocześniejsze zdjęcia satelitarne, które dały mu odpowiedź. Zgodnie ze zdjęciami na granicy Meksyku i Belize znajduje się duży kwadratowy obszar, który wygląda jak pozostałości miasta. William zabrał zdjęcia do eksperta w dziedzinie teledetekcji, doktora Armanda LaRocque z Uniwersytetu w Nowym Brunszwiku. Dokładnie je przestudiowali i doszli do wniosku, że obszar ten może zawierać do 30 budynków, a nawet dużą piramidę. Społeczność naukowa i archeologiczna była zdumiona odkryciem 15-latka. Czy to może być prawda? Zarysujmy trochę kontekst. Zaginione miasta Majów zaczęto odkrywać w połowie XX wieku. Od tego czasu ruiny takich miast jak Tikal, Palenque i Uxmal zostały ponownie odkryte. Majowie byli jedną z największych cywilizacji prekolumbijskich żyjących w obu Amerykach. Zaczęli osiedlać się na tym obszarze już w 1500 roku przed naszą erą. Eksperci uważają, że w szczytowym okresie cywilizacja Majów składała się z ponad 40 miast zamieszkiwanych przez miliony ludzi. To dopiero tłum. Ich cywilizacja obejmowała półwysep Yucatan w Meksyku, Gwatemale i Belize. Przetrwali głównie dzięki rolnictwu, więc musieli opracować złożony system nawadniania w większości swoich miast. Zbudowali szereg budynków ceremonialnych, piramid, placów, a nawet boisk do gry w piłkę. Majowie byli zapalonymi budowniczymi piramid, ale opracowali również zaawansowany system astronomiczny. Dzięki starożytnej technologii, którą dysponowali, byli w stanie przewidzieć dokładną lokalizację planet takich jak Wenus i Mars, a także dokładne daty zaćmień. Dlatego też metodologia zastosowana przez Williama do odkrycia tego dawno zaginionego miasta Majów była niezwykła, ale nie całkowicie surrealistyczna. Majowie byli utalentowanymi astronomami, więc nie dziwiłoby, że budowali swoje główne osiągnięcia architektoniczne w oparciu o to, co widzą na niebie, prawda? I nie byliby pierwszymi, którzy to robili. Istnieje słynny odłam egiptologii zajmujący się badaniem, w jaki sposób piramidy w Gizie zostały zbudowane w idealnej zgodności z konstelacją Oriona. Oznacza to, że każda piramida została celowo stworzona tak, aby zrównać się z jedną z głównych gwiazd pasa Oriona. Według Williama po raz pierwszy wpadł on na pomysł przyjrzenia się konstelacjom Majów, ponieważ nie mógł zrozumieć, dlaczego budowali swoje miasta w określonych miejscach. Większość dużych miast, takich jak Chichen Itza i Uxmal, nie znajduje się w pobliżu żadnych rzek ani znaczących zbiorników wodnych. Były budowane na słabych ziemiach i na szczytach gór, co zdezorientowało 15-latka. Jego następną myślą było to, że może to mieć coś wspólnego z astronomią. William nazwał odkryte przez siebie miasto Ustami Ognia, a za swoją ciężką pracę otrzymał nawet nagrodę. Jednak jego teoria była kwestionowana w społeczności archeologicznej, a wielu ekspertów Majów pracowało nad obaleniem odkryć Williama. Niektórzy archeolodzy twierdzą, że teorie konstelacji nie mają nic wspólnego z nauką.
Antoni Jaweni, znany antropolog i astronom, określił metodologię Williama jako akt twórczej wyobraźni. Wyjaśnił, że nie ma sposobu, aby upewnić się, jakie naprawdę były konstelacje Majów. Wszystko jest hipotetyczne. Jako kolejny obalił ustalenia Williama majanista David Stewart, który powiedział, że obiekt zidentyfikowany na zdjęciach satelitarnych to nic innego jak stare pole kukurydzy. Jego twierdzenie poparła ekspedycja, która odbyła się w pobliżu tego obszaru w 2021 roku. Obecni tam archeolodzy poinformowali, że na tym obszarze nic nie istniało. Mimo to można powiedzieć, że 15-letni chłopiec prawie odnalazł dawno zaginione miasto Majów, co jest dość ekscytujące. Podobne techniki jak te stosowane przez Williama są wykorzystywane do odkrywania zaginionych cywilizacji na całym świecie. Według Sary Parkak, archeolożki kosmicznej, zdjęcia satelitarne odegrały kluczową rolę w odkrywaniu starożytnych miast w Egipcie i w wielu innych miejscach. Sama Sara spędza większość swoich dni na przeszukiwaniu zdjęć w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak miejsc, w których dawno temu mogły istnieć miasta. Jak mówi, chodzi o to, że za każdym razem, gdy coś jest zakopane, zostaje przykryte albo roślinnością, ziemią lub piaskiem, albo jakąś inną, nowoczesną konstrukcją na wierzchu. Aby ocenić, czy coś jest ukryte pod dużymi połaciami roślinności, wykorzystuje się na przykład technologię podczerwieni. W podobny sposób dokonano niedawno ważnego odkrycia w Brazylii. Zdjęcia satelitarne wykryły sieć rowów datowanych na lata 200-1200 naszej ery. Sugerują one istnienie osad, które mogły być zamieszkane przez około 60 tysięcy osób. Jednak w tym przypadku zdjęcia satelitarne rzeczywiście odpowiadały temu, co znajdowało się na Ziemi. Naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie znaleźli kilka kopców, którym towarzyszyły rowy i geoglify. Znaleźli również pozostałości starannie zaprojektowanych murów skupionych wokół placów, podobnych do konstrukcji starożytnych Majów. Postępy w technologii satelitarnej rzuciły również nowe światło na dawno odkryte starożytne miasta Majów, takie jak na przykład Tikal. Położone w sercu gwatemalskiej dżungli Tikal było prawdopodobnie stolicą starożytnego Imperium Majów. W czasach swojej świetności było porównywalne pod względem znaczenia do takich miast jak Londyn czy Nowy Jork w dzisiejszym świecie. Składa się z szeregu pomników, z których wiele uważanych jest za miejsca spoczynku królów i przywódców. Wiadomo już, że Tikal było duże, ale ostatnie odkrycia sugerują, że mogło być nawet 3 razy większe niż początkowo sądzono. Główne odkrycie dotyczy fortyfikacji na obrzeżach miasta, wskazując, jak daleko rozciągała się pierwotna osada. Ale nadal dochodzi do nowych odkryć. W 2017 roku naukowcy odnaleźli również nowe wskazówki dotyczące potencjalnych przyczyn upadku cywilizacji Majów. Korzystając z danych z miejsca w Ceibal, położonego około 100 km na południowy zachód od Tikal, naukowcy przeanalizowali dane radiowęglowe z ceramiki i wykopalisk archeologicznych, aby uzyskać nowe informacje na temat nagłego upadku tej wielkiej cywilizacji. Informacje te jednak pokazują, że mogło do tego dojść w wyniku niestabilności społecznej i kryzysów politycznych. Uważa się, że wydarzenia te pogorszyły centra miast Majów i zaczęły powodować rozproszenie ich populacji. Wygląda na to, że to najlepszy czas na odkrywanie starożytnych ruin. Może też spróbujesz?